Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Podzieliłem to nasze spotkanie na dwie części. To jest taka mapa, którą przygotowałem, mapa technologii w rolnictwie. Pokazująca, oczywiście do prezentacji możecie mieć dostęp, udostępnię ją Państwu. To jest taki poglądowy obraz, jak można byłoby, jakbym miał pisać książkę na ten temat, to jakbym zaklasyfikował wszystkie technologie z tego obszaru, a więc odmienna produkcja przy użyciu nowych technologii, wykorzystywanie nowych technologii w celu przybliżenia produkcji, włączanie technologii i aplikacji międzybranżowych i wskazałem tutaj różne kategorie rozwoju technologicznego, tak bym to nazwał. To, co je wszystkie łączy, to są dane. Nie ma nic innego i pieniądze, bo oczywiście wszystko dzisiaj w świecie technologii związane jest z pieniędzmi. I pierwsza część prezentacji będzie dość odległa, chociaż starałem się troszkę w drugiej części ją spersonalizować, ale pierwsza część będzie odległa od tego sektora. Czyli chciałbym, żebyście trochę odeszli głowami od sektora rolnictwa i żebyśmy skupili się w ogóle na danych. A druga część, wrócimy znów do tego, co was szczególnie interesuje, po to, żeby te dane, o czym usłyszycie, nałożyć nie na konkretne rozwiązania technologiczne, tylko na kategorie innowacji, bo tak chciałem dzisiaj pokazać wam ten sektor. I to wszystko, o czym mówię, nazywam dataizmem, czyli kultem danych, czyli stawianiem danych w absolutnym centrum. Niektórzy mówią też o selfizmie, prawda? Dlatego, bo cały czas jak spotykam się ze startupami, spotykam się z innowatorami i oni mówią mi, jak to dużo danych gromadzili, jak to nie muszą tworzyć tak zwanych danych syntetycznych, a więc nieprawdziwych, to oni bardzo często mi mówią, że pozyskują te dane z naszego selfie, zwłaszcza jeżeli mówimy o danych behawioralnych czy danych biometrycznych, bo tam przecież znajduje się nie tylko ta warstwa wizualna, ale też bardzo często warstwa biometryczna, a więc bardzo często tak zwane metadane, a więc informacje o tym, kiedy zdjęcie zostało wykonane, z jaką datą, w jaką godziną, jaką przesłoną, jakim aparatem i cały konglomerat tych informacji ja nazywam selfizmem. I długo zastanawiałem się, kiedy ten selfizm się zaczął, czyli kiedy ten kult danych się rozpoczął. I część osób mówi, że to się rozpoczęło z chwilą ataku na World Trade Center i zgadzam się z tą tezą. On miał fundamentalny wpływ na rozwój technologii. Pokazał nam, że państwo może gromadzić ogromne zasoby danych po to, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. To jest pierwszy moment w historii człowieczeństwa, kiedy uzyskano tak wielkie społeczne przyzwolenie na wdrażanie takich technologii, ale jest jeden moment ważniejszy i to jest wrzesień 2000 roku, kiedy tych dwóch ludzi, założycieli Google, uświadomili sobie, że nie zarabiają, że stworzyli wyszukiwarkę, która już wtedy ma kilkadziesiąt milionów użytkowników na Ziemi, ale nadal generują straty, nie generują zysków. I uświadomili sobie, że niestety to, na czym się zarabia, to nie jest przekazywanie ludziom wiedzy, ale to jest umiejętne wykorzystywanie cyfrowych śladów, które po sobie pozostawiamy przy okazji poszukiwania informacji. I podjęli decyzję o pójściu w tym kierunku. Podjęli decyzję o stworzeniu czegoś, co dzisiaj nazywamy Google Ads, Google AdWords, czyli największa dźwignia handlu do dzisiaj po niemal ćwierć wieku, ponad 50% zysków Google'a. I tak świat, kopiując ten model postępowania, patrząc na Google'a, który nie tylko stał się dzięki tej innowacji ogromnym graczem technologicznym, ale osiągnął sukces biznesowy, zaczęli powtarzać ten model działania. I tak weszliśmy w erę społeczeństwa informacyjnego. To jest ten moment dla mnie. Ja we wrześniu miałem przyjemność gościć w Krakowie na organizowanym przez siebie kongresie Bomba Megabitowa założyciela Wikipedii, Jimmy'ego Wellsa. I bardzo długo wieczorem przy whisky rozmawialiśmy o tym, czym dzisiaj tak naprawdę jest Wikipedia. I pokazywał mi statystyki, pokazując, ile mógłby zarabiać na Wikipedii, gdyby ona dzisiaj wykorzystywała cyfrowe ślady, a ile tak naprawdę zarabia, nie wykorzystując cyfrowych śladów, prosząc o darowizny, nie mając za dużo reklam. To pokazuje, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy. Google jako pierwszy na świecie, który sfotografował całą Ziemię, każdy jeden centymetr planety, na której żyjemy. To dzięki Google'owi wiemy, Google Street View, Google Earth wiemy dzisiaj, że mając 8 miliardów ludzi na Ziemi, gdybyśmy chcieli, co jest wam na pewno niespełna bliskie, gdybyśmy chcieli zapewnić wszystkim mieszkańcom planety standard życia, taki jak średnio zamożny mieszkaniec USA, potrzebowalibyśmy do tego 4,5 planet, 4,5 Ziemi. I nigdy nie będziemy mieli.
To jest zdjęcie wykonane w 1994 roku. Poznajecie na pewno człowieka, Bill Gates, który w 1994 roku chciał dokonać wielkiej promocji swojego pierwszego CD-ROM-u. Ma w ręku swój CD-ROM, chciał w nim pokazać, jak wiele danych gromadzi się w tym jednym CD-ROM-ie. Dokładnie tyle, ile kartek papieru, na których siedzi, trzeba wykorzystać, żeby zapisać te dane. I to zdjęcie jest wielowarstwowe. Na jego temat powstało bardzo wiele prac naukowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ponieważ ono zwraca uwagę na dwa bardzo ważne aspekty. Po pierwsze, ten związany z tym, o czym dzisiaj mówię, czyli danymi. Gdyby dzisiaj Bill Gates chciał zrobić dokładnie takie samo zdjęcie, mając w ręku tylko zwykły pendrive, musiałby usiąść na budynku wyższym niż Burj Khalifa w Dubaju, a więc najwyższy budynek na świecie jeszcze. Ale jest jeszcze jedno ważny obszar, który jest wam niezwykle bliski, jest bardzo niezwykle bliski rolnictwu i to jest oczywiście ekologia i transformacja klimatyczna. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj Bill Gates siada na stercie kartek papieru w środku lasu. Nikt nie zwrócił uwagi na kontekst reklamowy tego zdjęcia. Każdy zwrócił uwagę na zakłamanie, jak może wykorzystywać reklamowo kartki papieru na te lasu, z którego te kartki są wykonane. To pokazuje, jaką my rewolucję wartości przeszliśmy przez te ćwierć wieku. I ona dzisiaj przenika również te trendy, o których będę dzisiaj wam jeszcze mówił. Mówi się, że algorytmy determinują co 10. minutę naszego życia. I tak rzeczywiście jest. Nie mówię tutaj tylko o tym najbardziej znanym przykładzie algorytmów, kiedy wstajemy rano, bierzemy do ręki telefon komórkowy, czytamy TikToka, Instagrama, Reddita, Demotywatory, Wykop, Onet, Interia, Wirtualna Polska. To są te główne serwisy, na które rano polskie wchodzimy. To, co tam widzicie, to jest oczywiście wasz cyfrowy obraz. To jest, mogę podać przykład strony, którą współtworzę, a więc od strony technologicznej, a więc strony Onetu. Wchodzicie na stronę Onetu. Górny lewy róg to jest tak zwane breaking news. To jest to, co jest najważniejsze, najbardziej istotne. Ona nie jest profilowana. Każdy z was, otwierając teraz stronę główną, zobaczy tam dokładnie to samo. Jest jeszcze jedna część strony głównej, która w zasadzie nie jest profilowana. I to są plotki. One znajdują się, zwróćcie uwagę, nie bez przyczyny, w każdym serwisie na samym dole. Musicie zeskrolować całą stronę główną po to, żeby dojść do plotek. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy tak głodni wiedzy o tym, z kim Gosia Rozenek dzisiaj pije kawę rano, że jesteśmy w stanie przeskrolować całą stronę główną tylko po to, żeby dojść do tych informacji. A my jako redakcja liczymy, że pomiędzy tym breaking news, górny lewy róg, a plotkami na samym dole coś was zainteresuje. Ale to jest za mało. Nie możemy liczyć na coś. W związku z tym analizujemy wasze cyfrowe ślady i dopasowujemy, segmentujemy stronę główną w taki sposób, żeby ona odpowiadała waszym preferencjom. Ktoś by powiedział, a dlaczego górny lewy róg, a nie prawy górny róg? To też jest przemyślane, dlatego paratelizacja w naszej głowie powoduje, że domyślnie zwracamy uwagę, osoby praworęczne zwracają uwagę domyślnie na górną stronę internetu, górną część strony internetowej, na górny lewy róg. Dlatego tam znajduje się breaking news, a nigdzie na żadnym serwisie po prawej górnej stronie. Zmęczeni już tymi algorytmami, weźmiecie do ręki aplikację mobilną po to, żeby sprawdzić, gdzie jest najbliższa wolna hulajnoga elektryczna, bo chcecie na przykład z Sheratona dojechać na dworzec w Sopocie. I tak, jedna aplikacja pokazuje wam, że hulajnoga znajduje się 300 metrów od was. Ubieracie kurtkę, schodzicie na dół hotelu, wychodzicie z hotelu, zaraz przy wejściu jest wolna hulajnoga. Dlaczego aplikacja nie pokazała jej jako wolnej? Podchodzicie, szczytujecie kod QR, okazuje się, że ta hulajnoga jest wolna. Aplikacja jej nie pokazała, ponieważ ta aplikacja, gromadząc informacje o waszej geolokalizacji, wie, że w tym samym czasie w hotelu Sheraton mieszka użytkownik tej hulajnogi elektrycznej, który nie ma aż tyle czasu i przede wszystkim, który jest bardzo mało cierpliwy, który nie przejdzie 300 metrów, tylko jeżeli zobaczy, że najbliższa wolna hulajnoga jest dalej, skorzysta z innych usług. Aplikacja gromadzi również informacje o tym, jak długo od pierwszego wyszukania wolnej hulajnogi upływa do momentu jej skorzystania. Czy akurat ta najbliższa, z tej najbliższej skorzystaliście. W ten sposób buduje wasz profil behawioralny. Tym razem niech macie ochotę zamówić hulajnogi elektrycznej, bierzecie do ręki znów telefon, żeby zamówić Bolta, Ubera i znów aplikacje zamawiają dwie osoby z tego samego hotelu, z Sheratona, z tego samego pokoju, tej samej aplikacje tej samej korporacji. Po jedną przyjeżdża kierowca zlokalizowany w drugiej części Gdańska, a po drugą za dwie minuty ktoś, kto akurat przejeżdżał w Sopocie. To też absolutnie nie jest przypadkowe.
Aplikacja gromadzi informacje o tym, kto jest cierpliwy, a kto nie. Kto w momencie, kiedy zobaczy długi czas dojazdu, nie skorzysta z usługi, a kto skorzysta, kto zeskroluje, zrezygnuje, odwoła przejazd, jeżeli kierowca przedłuża wyjazd. To wszystko jest dzisiaj władza algorytmu. To są te dane, o których dzisiaj będę chciał mówić. Potem dojeżdżacie na ten dworzec, zamawiacie bilet elektroniczny i to znów algorytm zdecyduje, obok kogo spędzicie 2,5 godziny drogi, 3 godziny drogi na trasie Gdańsk czy Sopot, Warszawa Centralna. To jest dzisiaj władza algorytmów. Ja się długo zastanawiałem, gdzie jest ściana tego wszystkiego i pewnie ile osób na tej sali szukałoby odpowiedzi na to pytanie o tą ścianę, to tylu z was udzieliłoby innej odpowiedzi. Dla mnie tą ścianą jest historia startupu DataGen z Izraela. Tu się pomału zbliżamy już do tematu rolnictwa. To jest startup, który został założony przez studentów Uniwersytetu w Tel Awiwie, którzy uświadomili sobie, że my jesteśmy tak silnymi ekshibicjonistami, dzielimy się tak ogromną ilością wiedzy na swój temat, a mimo to liczba danych, które krążą na nasz temat w sieci, jest niewystarczająca do zaspokojenia władzy rządza algorytmów. W związku z tym do studia niewielkiego zaczęli zapraszać mieszkańców Tel Awiwu, robiąc im zdjęcia. Setki zdjęć, następnie algorytmy zaczęły przekształcać te zdjęcia na wizerunki fikcyjne, nieprawdziwe, takie, które nigdy nie istniały. Te, które widzicie za mną, żadna z tych osób nigdy nie istniała, nie istnieje i nie będzie istniała. Gdyby nie to, że zostały przekształcone oczy, nikt z was nie rozpoznałby, że tych ludzi nigdy nie było. Następnie te fikcyjne wizerunki są pakowane i wysyłane do firm, które karmią tymi wizerunkami algorytmy, voicebotów, chatbotów, które podejmują decyzje względem co 10 minuty naszego życia. Chcemy, żeby te algorytmy, ta władza algorytmów była obiektywna, rzetelna, prawdziwa, a karmimy ją czymś, co jest fikcją, syntetyczną rzeczywistością. Nie muszę przedstawiać Marka Zuckerberga. Kiedy jakiś czas temu doszło do przerwy w funkcjonowaniu Facebooka, nie było Instagrama, nie było Facebooka, nie było WhatsAppa, nie było Messengera, ktoś konfigurował router w Palo Alto, serce Doliny Krzemowej. To był tak zwany serwer, przepraszam, to był tak zwany serwer hasłowy. Facebook musiał ominąć własne zabezpieczenia po to, żeby postawić go na nogi, zajęło to 6 godzin. W tym samym czasie z wielkim sukcesem na drugim końcu świata, w Tajwanie, rozwijał się startup, który zdiagnozował ogromną potrzebę społeczną. Ci ludzie inwestowali w elektromobilność, zanim to było mocne. Inwestowali w motorowery, riksze, tuk-tuki, ale jednocześnie nie mają sieci szybkiego ładowania. W związku z tym stworzyli taką szafeczkę z wymiennymi akumulatorami. A następnie ktoś logował się do aplikacji z wykorzystaniem Facebooka, wyjmował swój wymienny akumulator, wkładał do ładowania, wyjmował akumulator w pełni naładowany i jechał dalej. Od 2015 roku firma, która zaoszczędziła 250 tysięcy milionów ton emisji CO2 do atmosfery. Wystarczyło 6 godzin przerwy. Ci ludzie, korzystając z aplikacji, logując się z wykorzystaniem Facebooka, nie mogli zalogować się z wykorzystaniem Facebooka. Wystarczyło 6 godzin, żeby ci ludzie tak zmienili swoje wzorce zachowania, że najpierw zainteresowanie nie wróciło do poziomu sprzed przerwy funkcjonowaniu Facebooka, a potem, żeby ta firma padła. I to pokazuje, jak problem z serwerem gromadzącym dane największej maszynki algorytmicznej świata w Dolinie Krzemowej ma wpływ na emisję CO2 do atmosfery na drugim końcu świata w Tajwanie. I długo zastanawiałem się, jaki wam tutaj przykład podać precyzji algorytmów. I stwierdziłem, że podam wam przykład mojego reportażu i przykład waszego sektora, czyli rolnictwa. Jak zobaczymy sobie, w jaki sposób w Chinach hodowane są zwierzęta, trzoda chlewna, to zobaczycie, że dziesiątki tysięcy bardzo często egzemplarzy zwierząt wiążą się z ogromnym ryzykiem zarażenia pomiędzy nimi, czyli wirusem. Bardzo długo zastanawiano się, w jaki sposób separować chore zwierzę od zdrowych, ale też jak rozpoznać, że dane zwierzę jest chore. W związku z tym kamery przemysłowe gromadzą obraz rzeczywisty, a następnie działająca niejako w tle sieć neuronowa po mikroruchach pysku i uszu świń rozpoznaje, że dane zwierzę zachowuje się inaczej od reszty stada. To są te dwa najbardziej wrażliwe u tego zwierzęcia części ciała. Te, które pokazują, że coś jest nie tak. Jeżeli zwierzę zachowuje się inaczej niż reszta stada, należy je odseparować, bo możliwe, że jest chore. W związku z tym zwierzę
oznaczany jest takim kwadracikiem, a następnie pracownik ma od 3 do 5 minut od tego, żeby to zwierzę odseparować od reszty stada. I ktoś z was mógłby powiedzieć, że to są Chiny, a my żyjemy w Europie, w kraju regulacji, karty praw podstawowych Unii Europejskiej. To jak sobie odwiedzicie Microsoft na Alejach Jerozolimskich, lab, który wam polecam, wejdziecie, zobaczycie po lewej stronie bardzo duży ekran. Stajecie przed tym ekranem i ten ekran w czasie rzeczywistym gromadzi wasz wizerunek. Następnie ten wizerunek po 2-3 sekundach oznaczany jest żółtą ramką, a w górnym lewym rogu pojawia się data waszego urodzenia. Ja byłem przekonany na początku, że to jest eksperyment, który ma pokazać, jak łatwo jest dzisiaj nas zidentyfikować, bo przecież my datą urodzenia dzielimy się wszędzie. Jesteśmy w stanie dzielić się nią przez cały rok na Facebooku tylko po to, żeby uzyskać chwilę chwały w jednym dniu naszych urodzin. Ale w ogóle nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby pokazać, czym jest big data dzisiaj i czym jest dzisiaj trafne wykorzystanie zasobów danych. Dlatego, bo okazuje się, że sieć neuronowa jest w stanie rozpoznać nasze dane osobnicze. Różnimy się tym, jak żyjemy, jak uprawiamy sport, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy, jaką mamy dietę, od tego, co jest naturalne, czyli nasza płeć, nasz wiek i nasza rasa. Na tej podstawie odróżniają jedne dane od drugich i są w stanie po wyglądzie górnej i dolnej powieki rozpoznać dokładnie jej wiek, bo niestety każdego jednego dnia nasza powieka wygląda inaczej. Niestety w większości gorzej. I to pokazuje, z jaką my dzisiaj precyzją mamy do czynienia, mówiąc o sieciach neuronowych i o algorytmach. I to jest, mówi się, że żyjemy dzisiaj w erze rozwoju, nieograniczonego rozwoju, który będzie obejmował również wasz sektor, który będzie obejmował, już obejmuje wasz obszar. To jest zdjęcie, które ja wykonałem 3 tygodnie temu w The Science Museum w Londynie. I to jest urządzenie służące, powstałe w 1935 roku. Jest to urządzenie, które służyło do przeprowadzenia EKG. Waży ponad 90 kg. Minęło niespełna 100 lat, żeby dzisiaj EKG zostało zamknięte w kamerce naszego telefonu komórkowego. Dzisiaj mamy już aplikacje, które pozwalają bez problemu każdego dnia rano, nieodpłatne, po mikroruchach naszej twarzy bardzo dokładnie zbadać parametry oddechowe, bardzo dokładnie zbadać EKG, częstotliwość bicia serca. Minęło 80 lat. Gdybyśmy zasnęli na łące w roku 1000 i obudzili się w roku 1500, to potrzebowalibyśmy kilkunastu godzin, żeby zauważyć, że obudziliśmy się 500 lat później. Łąka, która była łąką, drzewa, które rosły 500 lat temu, były drzewami, a wieś, która była wtedy wsią, nadal jest wsią podobnych rozmiarów. Gdyby dzisiaj ktoś zasnął w roku 2000 i obudził się w roku 2010, to potrzebowałby na to około 2 minut, ponieważ powietrze ma nawet inny zapach. I to pokazuje, jaką rewolucję my dzisiaj w tym świecie technologicznym dokonaliśmy. Oczywiście i tym pierwszym, i to jest to moje wprowadzenie, może dłuższe, ale jednak pokazujące, jaką moc dzisiaj mają dane, jaką wartość dzisiaj mają dane w ogóle. Tym pierwszym trendem w rolnictwie, który ma fundamentalne znaczenie, są narzędzia wykorzystywane do zbierania danych. Oczywiście mówię tutaj o zdjęciach satelitarnych, które pozyskują bardzo precyzyjnie dzisiaj, oczywiście szerokopowierzchniowo, a więc dane o dużych obszarach, ale są w stanie dzisiaj pozyskiwać informacje bardzo precyzyjne w oparciu o odbijanie się światła, o parametrach określonej przestrzeni. Mówię tutaj o temperaturze, mówię tutaj o zasoleniu, mówię tutaj o charakterystyce związanej z określonym gruntem. Nawet dzisiaj zdjęcia satelitarne są w stanie rozpoznać jakość gruntów, które znajdują się w danej przestrzeni. Pomijając już fakt, że to ze zdjęć satelitarnych wiecie dzisiaj o kryzysie energetycznym, ponieważ to zdjęcia satelitarne dzisiaj pokazują, jak wiele w danej przestrzeni pali się dzisiaj świateł, a jak wiele świateł paliło się 3, 4, 5 miesięcy temu. To pokazuje, jaką rewolucję dzisiaj w tym obszarze mamy. Wykorzystuje się oczywiście do tego fale elektromagnetyczne, bada się długość pola fal elektromagnetycznych. Na tej podstawie pozyskuje się bardzo szczegółowe parametry związane z dużą, wielką przestrzenią. Ale to jest wielka przestrzeń, a mamy jeszcze pola, które mają kilka hektarów,
które nie są wielkie, to z punktu widzenia mikrosatelit jest mała przestrzeń cały czas. Do tego nam służy dzisiaj internet rzeczy, a więc traktowanie technologii jako pewnego kolektywu. I podam wam przykład, który jest trochę z sektora rolnictwa. Na pewno pamiętacie wielkie pożary Biebrzańskiego Parku Narodowego. Palił się torf. Od 21 lat, w Polsce nie powstał żaden park narodowy. To byłaby wielka strata. Oczywiście to jest nienaturalny park, ponieważ trawy powstają wskutek ich permanentnego ścinania wiosną, ale jednak jest siedliskiem ogromnej ilości ptaków i nie tylko. Nie poradzono sobie tam nawet z dronami, dlatego, bo oczywiście najpierw próbowano wyodrębnić miejsca zapalne, wykorzystując infrastrukturę naziemną. To się nie udawało ze względu na ogromną ilość zapadlisk, torfowisk, bagien. Potem wykorzystano drony. Latały nad tą powierzchnią Biebrzy po to, żeby rozpoznać, gdzie dym jest najgęstszy i na tej podstawie diagnozować, że prawdopodobnie tutaj jest ognisko zapalne, tu musimy gasić. Okazało się, że ten dym uniemożliwiał diagnozę, czyli uniemożliwiał dostrzeżenie miejsc zapalnych, ale połączenie zdjęć satelitarnych, czyli mikrosatelit polskich, Sat Revolution zresztą, firma powstała, funkcjonująca pod Wrocławiem, w skali makro oraz zdjęć w skali mikro i nałożenie zdjęć makro na mikro na siebie pomogło nam zdiagnozować miejsca, w których zagęszczenie dymu było największe. Na tej podstawie zdiagnozowano punkty zapalne i udało się dzisiaj zgasić Biebrzański Park Narodowy. I to pokazuje, z jaką precyzją my dzisiaj mamy do czynienia z wykorzystaniu danych. Tutaj przygotowałem Państwu, oczywiście my wykorzystujemy również drony, przekazywałem Państwu filmik, który nie jest fejkiem, filmik, który trafił do moich rąk kilka dni temu, więc jest niezwykle świeży, który pokazuje, w jaki sposób dzisiaj w Azji wykorzystuje się drony do tego, żeby rozsiewać nawozy i środki ochrony roślin. Oczywiście wykorzystujemy do tego dane pozyskane z map termicznych. Wykorzystuje się do tego zdjęcia satelitarne, natomiast widok wygląda niemal jak, tu prosimy o uruchomienie, wygląda niemal jak science fiction. Mogą Państwo tutaj zobaczyć, tylko prosimy o uruchomienie. Jest. Film trwa w oryginale bardzo długo, natomiast skróciłem go do absolutnego minimum. I to jest to pytanie, o które zadał mi na scenie Łukasz, pytając mnie o to, kiedy tego typu technologie staną się powszechne. O ile są technologie wykorzystania sztucznej inteligencji do diagnostyki dobrostanu sadów, plantacji, które moim zdaniem nigdy nie staną się w 100% powszechne, o tyle ta technologia, czyli technologia wykorzystywania dronów do tego, żeby rozprzestrzeniać nawozy, to jest technologia, która w perspektywie najbliższych kilku lat uważana jest za taką, która bardzo silnie zmieni dzisiaj sektor rolnictwa. Oczywiście kolejnym trendem i wykorzystywanie technologii do tego obszaru są napędy, tak zwane napędy predykcyjne. To jest oczywiście nie określenie mechatroniczne, tylko czy mechaniczne, ale określenie, które pokazuje, czym dzisiaj jest tak naprawdę, czym dzisiaj jest wykorzystywanie napędów w przyszłości. To są pojazdy, które są autonomiczne. My słysząc o autonomii mamy poczucie, że będziemy zaraz w San Francisco, czyli usiądziemy do pojazdu, który nie jest kierowany przez człowieka, ale jest w stanie poruszać się bardzo precyzyjnie po określonej przestrzeni. My dzisiaj nie mamy ram prawnych do tego, aby umożliwić nam poruszanie takimi pojazdami. Oczywiście pola regulowane są tutaj dużo mniejszymi restrykcjami, ale jednak nie mamy legislacji w tym zakresie. W perspektywie najbliższych 7 lat nie możemy na nią liczyć. Ale autonomia ma poziomy od 1 do 5. Uważa się, że 80% wykorzystania pojazdów autonomii od 1 do 4, czyli takich, które są w stanie samodzielnie poruszać się pod nadzorem człowieka, jest sektor rolnictwa. I wreszcie, mówiąc o tych trendach technologicznych w rolnictwie, czyli zastanawiałem się, co dzisiaj jest takim najsilniejszym game changerem. Bez wątpienia jest nim rolnictwo wertykalne. Żeby pokazać wam mniej więcej skalę, każdego tygodnia ja prowadzę media społecznościowe związane z technologiami, pokazuję, około 500 000 osób obserwuje je,
pokazuję innowatorów, zawsze niekomercyjnie to robię, i dostaję tygodniowo około 200 informacji o innowacjach. Ja poprosiłem mój zespół, żeby pokazali mi, jak dużo z tych zapytań, z tych próśb o pomoc promocyjną dotyczy rolnictwa wertykalnego. Dostajemy około 3-4 zapytań każdego tygodnia, czy możemy opisać którąś z farm wertykalnych. My patrzymy na farmy dzisiaj wertykalne jako na coś, co jest bardzo silne optymalizacyjnie, błędnie notabene, jako coś, co jest bardzo optymalizacyjne produkcyjnie. Czyli jesteśmy w stanie przez cały rok zapewnić warunki wzrostu roślin, które powodują, że jesteśmy w stanie dostarczać określoną kategorię produktu przez 12 miesięcy. Kiedy rzodkiewkę jesteśmy w stanie dostarczać przez okres 4-5 miesięcy, to w przypadku farm wertykalnych jesteśmy w stanie dostarczać ją przez okres 12 miesięcy. Ale nie to jest największy atut farm wertykalnych. Największym atutem farm wertykalnych jest po pierwsze cena tych produktów, ale drugim jest zdrowie. Ponieważ jeżeli roślina jest uprawiana w warunkach optymalnych, wykorzystuje się do tego dzisiaj w nowoczesnych farmach wertykalnych, najwięcej jest w okolicy Wrocławia, w nowoczesnych farmach wertykalnych sztuczną inteligencję, która monitoruje stale parametry wzrostu roślin, jak temperaturę powietrza, wilgotność, światło, ciśnienie w farmie wertykalnej. Pozyskują wszystkie informacje, które powodują, że taka roślina, która jest tradycyjnym warzywem czy owocem, głównie warzywem, staje się superfood, czyli optymalizujemy ilość składników, które znajdują się w takim produkcie. I to jest dzisiaj największy atut farm wertykalnych, który niezwykle wpisuje się również w trend ekologiczny, który na tym rynku detalicznym pełni coraz większe znaczenie. Rolnictwo pustynne, ja dzisiaj na blogu moim opisuję jedną z innowacji, jak sobie wejdziecie na stronę www.makeway.pl, makeway od angielskiego, otwórz drogę, to zobaczycie innowację, którą opisuję właśnie z obszaru rolnictwa pustynnego. I uwaga, nie innowację, która jest jakimś kwiatkiem, która jest czymś rzadkim, czymś, o czym mówi Łukasz, to nigdy nie stanie się prawdą, tylko innowację, która dzisiaj wdrożona jest w kilku tysiącach miejsc na świecie. A mianowicie samowystarczalne zbiorniki wodne z rybami. Stworzono system, startup nazywa się, ciężko już go nazwać startupem, nazywa się Plant Eco. Stworzono system tak zwanych fotoreaktorów fotobiałkowych, które wykorzystują fotony, wykorzystują światło słoneczne do tego, żeby produkować białko zwierzęce. Co oznacza, że jesteśmy w stanie na pustyni, na środku pustyni zamontować ogromny zbiornik wodny, następnie przez okres około 2 miesięcy wyłącznie go oświetlać, następnie przez parametry, które są tam utrzymywane wykorzystując internet rzeczy, sztuczną inteligencję, warunki optymalizacyjne, jesteśmy w stanie wyhodować tam glony, które są pożywieniem dla ryb. Następnie ten zbiornik jest zarybiany, jest skonstruowany w taki sposób, że samodzielnie się oczyszcza i tworzy zamknięty obieg, którego nie musi człowiek w ogóle ingerować, mając określoną partię odłowu ryb w określonych parametrach czasu, a więc staje się taką gospodarką cyrkularną, tylko że w naturze. Takim perpetuum mobile, regulowanym wyłącznie siłami natury, tylko z dużym kopniakiem, któremu na pewnym etapie dał człowiek. Technologia polega na wykorzystywaniu promieni słonecznych do tworzenia białka zwierzęcego. Biotechnologia to jest absolutna rewolucja. Biotechnologia to jest biodruk, druk tkankowy. Jesteśmy dzisiaj w stanie, i to nie jest fikcja, to się dzieje, proszę Państwa, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego takie rzeczy się dzieją każdego jednego dnia. My jesteśmy w stanie pobrać żywe komórki każdego organizmu, zahaczyć je w hydrożelu, następnie nadać mu formę brakującego organu, wydrukować z wykorzystaniem klasycznej drukarki 3D, tyle że w sterylni klasy A, tworząc normalne bioniczne organy. Mówię tutaj oczywiście o organach zwierzęcych, mówię tutaj o mięsie, czyli o segmencie spożywczym, ale mówię również tutaj o medycynie, o której tutaj nie mogę powiedzieć, nie powiedzieć. Pierwszy na świecie projekt wydrukowania bionicznej trzustki to jest profesor Michał Wszoła w Polsce, gdzie pobrał wypustki trzustkowe od zwierzęcej trzustki i stworzył bioniczny organ do transplantacji dla osób,
którym jest w stanie uratować życie właśnie z wykorzystaniem bionicznego organu, który przeszczepiamy notabene w zupełnie inne miejsce. I to jest technologia, która ma zastosowanie również, oczywiście najpierw w Azji, ma zastosowanie również w rolnictwie. Na razie na ten moment jest to atrakcja, ale muszę powiedzieć wam, że coraz częstsza. To znaczy jeszcze parę lat temu, jak na przykład odwiedzałem targi w CES, czyli największe na świecie targi technologiczne organizowane od kilkudziesięciu lat w Las Vegas, to serwowanie tam takiego mięsa było absolutną rzadkością i było egzotyką, czymś zupełnie wyjątkowym. Natomiast dzisiaj w coraz większej ilości restauracji znajduje się tam autentyczna karta, w której tego typu potrawy, tego typu mięso jest serwowane. To jest jeden z bardzo wielu możliwych przykładów biotechnologii, ale też do rozmnażania zwierząt, do wykorzystywania tak zwanych komórek somatycznych, które dają możliwość rozmnażania, czyli tworzenia z komórek pochodzących od jednego zwierzęcia, jednej płci zwierząt, które mają dwie płcie. To jest tak zwana komórka somatyczna, która ma zdolność do bycia każdą komórką organizmu. Pobieramy ją z komórek odzwierzęcych skórnych. Następnie jesteśmy w stanie stworzyć z niej plemnik i komórkę jajową, tworząc zwierzę pochodzące od, mające w jednej istocie zwierzęcej matkę i ojca. To pokazuje, w jakim my momencie dzisiaj biotechnologii jesteśmy. Blockchain oczywiście, czyli rejestry rozproszone, to wszystko, o czym mówię, czyli te wszystkie dane, wykorzystywanie tych wszystkich danych wymaga dzisiaj od nas niezaprzeczalności. Niezaprzeczalności faktów, czyli tego, żebyśmy byli w stanie dzisiaj wrócić do parametrów, które oczywiście nie robimy tego ręcznie, to zaplecze danych jest wykorzystywane przez algorytmy, ale jesteśmy w stanie dzisiaj, podejmując decyzję na przykład w takiej farmie wertykalnej, wracać do danych, które pozyskane były w oparciu o tą konkretną, czyli te czujniki środowiskowe z tej farmy 2, 3, 4 lata temu, gromadząc je w sposób niezaprzeczalny, właśnie wykorzystując sieć blockchain, czyli rejestr rozproszony. Nanotechnologia, tym najbardziej znanym przykładem nanotechnologii w rolnictwie, wykorzystywanej od bardzo wielu lat i czymś na pewno wam bardzo dobrze znanym, jest srebro, które uważa się, że jest pierwiastkiem życia, które zapewnia roślinom gojenie się szybsze ran pościętych, które jest wykorzystywane w uprawach roślin. I dzisiaj nanotechnologia pozwala wydobyć nam z srebra, tego nanosrebra, tak to się mówi, składniki pozwalające nie tylko leczyć rośliny, ale pozwalające optymalizować ich wzrost. I to jest jeden z obszarów nanotechnologii. I to jest mniej więcej kierunek dzisiaj, w jaki my podążamy w ogóle jako sektor rolniczy. Czyli wasze gospodarstwa, miejsca, w których zatrudniacie ludzi, staną się za 5-10 lat kolektywem danych. To, co z tymi danymi zrobicie, zależy tylko i wyłącznie od was. Natomiast na samo zakończenie chciałbym wrócić do pewnej metafory takiej, dlatego, bo jeśli zadamy sobie pytanie, co jest najbardziej znane i co urodziło się w naszej części Europy, oczywiście z obszaru technologii, z obszaru innowacji, to prawdopodobnie powiedzielibyście, że może tym jest Booksy albo Skype, albo znany lekarz.pl, jest masa tych serwisów, stron internetowych, które są najbardziej znane. Ale absolutnie nic z tych rzeczy. Tym, co jest najbardziej znane i urodziło się w naszej części Europy, jest słowo robot. Dokładnie 102 lata temu w Pradze, na deskach Teatru Narodowego w Pradze, niejaki Karel Czapek wystawił sztukę Uniwersalne roboty Rossuma. To była sztuka, w której roboty miały pomóc człowiekowi w podejmowaniu bieżących czynności życia codziennego. Słowo robot, które pochodzi od słowa robota, które po czesku znaczy pracę niewolniczą. Robot miał być niewolnikiem człowieka, czyli miał robić dokładnie to, co człowiek mu każe. I na początku sztuki tak było. Owe roboty, twory humanoidalne człowiekowi pomagały. W środkowej części sztuki roboty zaczęły człowieka zastępować, żeby na samym końcu sztuki zabiły każdą żywą istotę na ziemi. Ta sztuka niezwykle znana, ona najpierw była wystawiana w Pradze, potem była wystawiana w Polsce, na samym końcu była wystawiana
na Broadwayu w Nowym Jorku i wraz z nią to słowo robot obiegło cały świat. I w to słowo 102 lata temu Karel Čapek wkomponował pewien gen. Czym będzie kończyło się przekraczanie granicy pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, co techniczne? Będzie kończyło się unicestwieniem człowieka. Więc podejmując decyzję o zastosowaniu, wdrażaniu technologii w waszych miejscach, gospodarstwach, innowacjach, które wdrażacie, zakładach pracy, zawsze bierzcie to pod uwagę. Ja kieruję, byłem tutaj zresztą przedstawiony, afiliacją Instytutu Lema. Stanisław Lem zawsze potrafił patrzeć na technologię optosceptycznie, co oznacza, że jeżeli widział jakieś rozwiązanie technologiczne, jakąś innowację, to potrafił, na tym polega piękno jego wizji i trwałość, potrafił na nią patrzeć zawsze przez pryzmat pozytywny, optymistyczny i jednocześnie sceptyczny. I tego wam życzę, żebyście patrzyli na technologię nie tylko negatywnie, bo to jest bardzo często to robimy, to jest dużo łatwiejsze, ale żebyście do tego negatywizmu potrafili zawsze dołożyć nutkę optymizmu, zestawiać jedno z drugim i podejmować decyzje o wdrożeniu z dużą otwartością i świadomością, że gospodarstwa, miejsca, przedsiębiorstwa, które nie będą wdrażały innowacji, w pewnym momencie przestaną być konkurencyjne. Bo to jest świat przyszłości, ten napęd i ten rozwój człowieka nigdy nie był tak silny, jak jest dzisiaj. Ja dziękuję bardzo za uwagę.